Hej dziewczyny, witajcie w kolejnym teście pudru. Jakiś czas temu, kiedy Sephora obchodziła te swoje 20 urodziny, były te birthday boxy, ja je kupiłam i tam wśród tych wszystkich rzeczy, które się znalazły, znalazł się również puder Sephora Beauty Amplifier Smoothing Translucent Setting Powder. Jest to puder, który ma być pudrem utrwalającym. Nigdzie nie jest napisane, że jest to puder matujący, bo ja już sobie odpaliłam aplikację, żeby przeczytać. I jak weszłam sobie stronę w ogóle na aplikację Sephora, to tu są dwa pudry. Jeden, który wygląda identycznie jak ten, ale w opisie ma napisane, że jest to kompaktowy puder, oraz drugi, który chyba możliwe, że ma po prostu stare opakowanie, jest stare zdjęcie, natomiast jest również napisane, że jest to po prostu Beauty Amplifier, sypki puder wygładzająco utrwalający. Natomiast przy kompaktowym pudrze nie ma w ogóle informacji o tym, żeby puder miał matowić skórę, natomiast przy tym jest już taka informacja, że matowi, wygładza i utrwala makijaż, redukuje widoczność porów, płytkich zmarszczek, jest to ultra drobny, bezbarwny puder, który natychmiastowo wtapia się w skórę. Więc dzisiaj sobie go przetestujemy, ja już mam na sobie makijaż, w ogóle jest taki śmieszny dzień, ponieważ wstałam o 5 rano, jechałam do mamy, myślałam, że spędzimy cały dzień, bo miałyśmy jechać do szpitala, miałyśmy pozałatwiać mnóstwo różnych rzeczy, finalnie okazało się, że po godzinie byłyśmy już wolne, dwie inne rzeczy kompletnie nie wypaliły, tak więc wróciłam do domu, zmyłam makijaż i stwierdziłam, że skoro mam dzień wolny, którego nie planowałam, że będę miała, no to właśnie nagram ten test pudru, więc zmyłam makijaż w ten sposób, że nie zmywałam już sobie za bardzo brwi ani rzęs, bo i tak nie miałam żadnych cieni na powiekach, co prawda troszeczkę się tutaj zadrapałam, więc mam taką zaróżowioną powiekę, ale mniejsza o to. Natomiast zmyłam cały podkład, wszystko co miałam pod spodem, cały podkład, korektor, puder i tak dalej. Więc jak przejdziemy za chwilę do nakładania, no to już będę tak trochę dziwnie wyglądała, bo właśnie mam zrobione brwi, mam pomalowane rzęsy, ale mam gołą twarz. Tak więc zobaczymy po prostu, jak ten puder się będzie spisywał. Czy to jest puder, który matuje? Czy jest sens go kupować do skóry tłustej, czy też do tego, żeby matowił, czy nie? Tutaj jeszcze a propos gramatury. Mamy 8,5 grama produktu i on na stronie Sephory w regularnej cenie kosztuje 67 zł. W tej chwili, jak to nagrywam, ale nie wiem, jaka będzie cena, kiedy ja to puszczę, kosztuje 46 zł. No dobra, chyba nie ma co więcej się rozwodzić na temat tego pudru. Myślę, że po prostu czas zacząć test, więc zapraszam Was na aplikację, a potem na resztę filmu. No dobra, to zaczynamy. Jest punkt 10, tak mi się udało, słuchajcie, usiąść, że jest punkt 10. Jako mój bazowy podkład do tego testu posłuży Revlon Color Stay, ponieważ to jest podkład, który ogólnie dobrze mi się sprawdza, ale jednak nie z każdym pudrem. Więc jestem bardzo ciekawa po prostu, jak będzie takie pierwsze zderzenie właśnie tego pudru z podkładem. Jako korektor dzisiaj użyję Makeup Revolution w kolorze C0,5, więc nałożę sobie najpierw podkład, korektor i potem przejdziemy do aplikacji i pudru. No dobra, podkład, korektor nałożony, więc teraz czas sobie to wszystko przypudrować. Jeszcze tego w ogóle nie otwieram. O kurczę, to ma takie opakowanie a la hourglass, czyli tutaj mamy, widzicie, takie wgłębienie, czyli nie bardzo jest gdzie wysypać puder. Okej. Po odklejeniu tego mamy tutaj siateczkę. Ale ja nie lubię wkładać mokrego beauty blendera, mokrej gąbeczki w taką siateczkę, więc ja sobie to wysypię na coś. Na ratunek przyszła pokrywka od świeczki Bath & Body Works. Zobaczymy, czy bez problemu się udało. Przechyliłam i już się wysypało, więc okej, biorę standardowo mokrą gąbeczkę. On jest bardzo, bardzo miałki. Taki bardzo, bardzo delikatny. Jak z tych takich, właśnie jak takie są pudry, bardzo drobno zmielone. Zapach? Czekajcie, bo teraz czuję zapach świeczki. Nie, nie jest jakiś specyficzny. Wydawało mi się, że ten, ale to po prostu czuję zapach z opakowania świeczki. Ciężko zobaczyć, ile ja go nałożyłam w ogóle, bo jest taki drobny, tak po prostu drobno zmielony, że nie wiem, ile już go wpracowałam, czy się wpracował dobrze, czy nie. Okay.
Więc klasycznie wpracowałam puder gąbeczką w obszar, gdzie się najbardziej świeci, czyli tutaj na brodzie, wokół ust, na skrzydełkach nosa oraz tutaj pomiędzy brwiami i na początku czoła. Natomiast teraz biorę pędzel do pudru, to jest ten biedronkowy pędzel, który ostatnio kupiłam. Zamoczę tak w tym, ok. Czy coś się w ogóle nabrało? Pokręcę i przypudruję sobie resztę twarz, przy okazji zmiatając to, co mi zostało. Mam wrażenie, że trochę widać, że jest biały. Tak jakby troszkę może jednak bieli. No okej, przypudrowałam sobie całą twarz. Przybliżę Was w tej chwili. Mam te wszystkie filtry, blury powyłączane, więc powinno być dobrze widać, jak wygląda struktura skóry w tej chwili. Mam wrażenie, że jest pudrowo. Mam wrażenie, że jest dosyć sucho, chociaż nie czuję. Czasami przy pudrach czuć taki właśnie suchość na skórze. Tutaj akurat tego nie czuję, ale mam wrażenie, że widać. Mam wrażenie, że tu na przykład jest taka dziwna sucha plama, że troszkę jednak jakby wybielił moją skórę. I tak mam jasną skórę, ale mimo wszystko mam wrażenie, że jest taki wiecie, białe, nie wiem, no że jest generalnie trochę bielsza niż standardowo. Zobaczymy. No ciekawa jestem, jak on się będzie spisywał. No dużo czasu mi to nie zajęło, jest 10:07 w tej chwili, więc myślę, że ogólnie można uznać 10:00 za start testu. Ja sobie w takim razie wykończę teraz makijaż, ale to jest dosłownie 3 ruchy. Sięgnęłam po swoją taką starą bekę i to jest takie duo, gdzie mamy Champagne Pop oraz, nigdy nie pamiętam, jak się nazywa ten drugi produkt, Flower Child. I tym pędzlem z Biedronki, który akurat z tym różem radzi sobie zdecydowanie lepiej niż z różem Milani, który ostatnio Wam w filmie pokazywałam. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. I to jest na przykład taki właśnie mój makijaż, czyli w zasadzie nic więcej nie nakładam, ponieważ brwi i rzęsy już miałam wcześniej narysowane, no to po prostu tylko w tej chwili troszkę tego różu. Nie chcę nakładać rozświetlacza, żeby właśnie nie zaburzać, jeżeli tutaj będę się błyszczała. Czasami o tym zapominam i czasami z rozpędu nakładam rozświetlacz, ale dzisiaj pamiętam o tym, żeby po prostu tego nie robić, więc po prostu dużo różu. Może powinnam to trochę przytłumić, bo może trochę za dużo tego różu nałożyłam. Ale okej, w takim razie zaczynamy test. Jest tak, jak widziałyście, która ten, no, godzina się tak szybko nie zmienia, 10:08. Zaczynamy test, zobaczymy, czy to jest puder, który ma w zasadzie tylko, nie wiem, utrwalić makijaż, czy może jednak będzie całkiem fajnie utrzymywał mat, bo ja miałam ten Beauty Amplifier, taki spray utrwalający z Sephory, taką miniaturę i to było całkiem fajne, więc kto wie, może na przykład to będzie miało takie właściwości matujące i będzie się całkiem fajnie sprawdzało, więc zobaczymy, odezwę się do Was oczywiście za 5 oraz za 10 godzin. No jest godzina 15, tak więc połowa czasu już za nami i w sumie nawet nie miałam czasu skontrolować swojej twarzy dopiero teraz, jak przyszłam i zaczęłam się patrzeć w lusterko. Widzę, że chyba tutaj się dotknęłam, bo mam taką rysę, mam po prostu takie przetarcie tutaj na brodzie. Natomiast no to jest kwestia po prostu, wiecie, że musiałam się jakoś gdzieś dotknąć, ale zaskakująco jestem matowa. Autentycznie po prostu, tak jak patrzę się w lusterko tutaj i powiększające i normalne, to w ogóle nawet nie czuję żadnego sebum wybijającego, nie czuję potrzeby odbicia nadmiaru sebum, nie czuję, żebym się jakoś mocno spociła. Fakt, że dzisiaj akurat jest taki dzień, no już od kilku dni zresztą mamy takie dni, gdzie jest temperatura około 20 stopni, tak więc nie ma już takich upałów, żeby się człowiek pocił od samego stania. Ale no mimo wszystko jakby troszeczkę czynności się tam wykonuje w domu i powiem Wam, że naprawdę no jestem zaskoczona. Mam wrażenie, że cały czas wyglądam nieco sucho. Przybliżę się Wam, żebyście mogły zobaczyć. Mam wrażenie, że on cały czas wygląda dosyć sucho, więc możliwe, że osoby, które mają jednak bardziej suchą skórę od mojej, to mogą się z tym pudrem nie polubić. Ale ogólnie, no muszę przyznać, że wygląda nieźle. Jeśli chodzi o blurowanie porów, to mam wrażenie, że tego nie zrobił, bo ja jakoś z reguły nie zwracam na to większej uwagi, ale teraz jak się tak odchyliłam w tą stronę, to tutaj po prostu aż widzę te wszystkie moje pory, tak więc tu mam wrażenie, że coś nie do końca wyszło. Natomiast jeśli chodzi o trzymanie matu, to aż jestem zaskoczona, ale wiadomo, to jest na razie 5 godzin, w
wszystko się może zdarzyć do końca dnia, tak więc zobaczymy po prostu, jak będzie na koniec dnia, no i potem po kilku dniach, to standardowo, ale no na dzisiaj, na razie, pierwsze wrażenie, póki co jest semi pozytywne z tymi porami, jeszcze tutaj zobaczymy, ale ogólnie powiem Wam, że jestem nawet pozytywnie zaskoczona, tak więc no zobaczymy, jak to wytrwa do końca dnia. No i mamy koniec dnia, godzina 20.07, tak więc 10 godzin z pudrem na twarzy. I ogólnie tak jak patrzę się na siebie w podgląd, to nie wygląda to źle. Natomiast schody się trochę zaczynają, jak już zaczynam patrzeć w lusterko powiększające, jak zaczynam się przyglądać sobie, no to widzę, że ten puder niestety tutaj w tym miejscu, czyli tu, gdzie zazwyczaj ważą mi się podkłady, właśnie już niezbyt dobrze wygląda. Natomiast jeżeli spojrzę na przykład tutaj na ten obszar i w ogóle na całą moją twarz, to ona się tak nie świeci, jak zazwyczaj może się świecić, tak? Jeżeli testuję jakieś podkłady i z różnymi pudrami, no to różnie to bywa na koniec dnia. Natomiast tu ogólnie tak z daleka, powiedzmy z takiej bezpiecznej odległości, wygląda wszystko w porządku, tylko właśnie no, widzicie? Jak się do mnie zbliżycie, no to tutaj mamy właśnie takie nieładne zważenie się podkładu z pudrem. Nie do końca mi się to podoba, natomiast tu zobaczcie, to wygląda całkiem ok. Przypomnę, że nie mam rozświetlacza, więc ten błysk, który się pojawia, to jest wszystko zasługa sebum, ale czoło wygląda ładnie. Powiem Wam, że w ogóle jestem zaskoczona, bo to naprawdę całkiem nieźle wygląda. Jeżeli widać tutaj jakąś żółtą plamę, to dzisiaj swatchowałam sobie podkład Kobo w drogerii i najjaśniejszy odcień właśnie tak dosyć żółtawo wypada u mnie, więc to jest żółta plama, to jest od podkładu. Więc jeśli chodzi o ten puder, to rokowania są obiecujące, powiem Wam. Jestem na razie pozytywnie nastawiona do tych testów. Jestem bardzo ciekawa, jak się będzie spisywał z innymi podkładami. Myślę, że następnym razem wypróbuję go z podkładem Revlon dla skóry suchej, bo teraz miałam dla skóry tłustej i zobaczymy, jak się będzie z nim sprawdzał oraz z jakimiś tam innymi. Mam też w ogóle bazę matującą, właśnie tą Beauty Amplifier Sephora. Mam jakąś próbkę, po prostu kiedyś do zakupów dostałam, więc możliwe, że na przykład tą próbkę też gdzieś wykorzystam po drodze. Opcji jest tak dużo, że zastanawiam się, co zdążę zrobić, co nie, więc zobaczymy, jak to jeszcze wszystko będzie wyglądało. Natomiast, no powiem Wam, że jestem na razie zadowolona. Pomimo tego, że ten puder nie jest reklamowany, to też nie jest marketingowo przedstawiony jako puder, który ma utrzymywać mat i ma być przeznaczony dla skóry na przykład tłustej, to mimo wszystko naprawdę poradził sobie całkiem nieźle. Ja tak jak Wam wspominałam, w ciągu dnia już nie ma takich upałów, nie ma 30 stopni, dzisiaj akurat było około 20. Natomiast no ja też jakby nie leżałam, tylko sobie rzeczy robiłam, byłam na zakupach, sprzątałam też w szafie, więc jakby no trochę tych czynności wykonywałam, więc pomimo tego on naprawdę wygląda obiecująco i wygląda zadowalająco, jak na 10 godzin z podkładem, to powiem Wam, że jestem w szoku. W zależności od tego, jak będą wyglądały moje następne dni, no to mam nadzieję, że uda mi się dosyć szybko go popróbować z innymi podkładami, no bo sama jestem po prostu ciekawa, jak on się będzie sprawdzał. No ale zobaczymy, jak to w praktyce wyjdzie i kiedy w praktyce zobaczycie ten film, bo to nie jest tak, że ja nagrywam, wiecie, test jednego dnia, wy go następnego dnia już widzicie u siebie, tylko to zazwyczaj trwa no tak z tydzień, tak, bo te dni muszą upłynąć, kiedy ja to testuję, potem nagrać podsumowanie, potem to zmontować i w ogóle, wiecie jak to wygląda. Więc no jestem ciekawa, po prostu jestem ciekawa, jestem naprawdę pozytywnie nastawiona, wiecie, aż chcę po prostu go dalej testować, nie jest tak, że w zasadzie Boże, wyszedł beznadziejnie i teraz muszę jeszcze go 5 razy użyć, żeby się upewnić, że jest beznadziejny, tylko wyszedł dobrze i jestem ciekawa, czy to nie jest po prostu przypadek, więc wypróbuję go, żeby zobaczyć, czy będzie też dobry z innymi, więc jakby mam, wiecie, takie pozytywne nastawienie do testu. Więc na tą chwilę to wszystko, na takie pierwsze wrażenie i zapraszam Was w takim razie na podsumowanie. No i przyszedł czas podsumowania i powiem Wam, że jestem absolutnie w ciężkim szoku, bo ten puder spisał się naprawdę bardzo dobrze. Testowałam ten puder na kilka różnych sposobów i nawet dzisiaj ten puder mam na sobie i zazwyczaj tak nie robię, bo zazwyczaj przebitki to są przebitki, to jest jeden dzień, a podsumowanie nagrywam jakiegoś tam innego dnia, ale dzisiaj słuchajcie, ja jestem w tej chwili z 10-godzinnym makijażem na twarzy. Tak więc to jest naprawdę puder, który robi wrażenie. Dzisiaj wypróbowałam go w trochę innej kombinacji, to znaczy podkład, czekajcie, tutaj jest Revlon Color Stay, ten dla cery tłustej i mieszanej, dorzuciłam bazę. Jest to baza właśnie Sephory Beauty Amplifier,
Beauty Amplifier jakby z tej samej serii. Miałam po prostu próbkę, pomyślałam sobie, że wypróbuję, zobaczę, czy może ta kombinacja będzie jakoś dobrze działała. I naprawdę wygląda to rewelacyjnie. Moim zdaniem naprawdę wygląda to rewelacyjnie. Ja zrobię Wam przebitkę, jak wyglądałam po 5 godzinach. No i teraz możecie zobaczyć, jak ja wyglądam w tej chwili. Więc hello. To jest makijaż, który nałożyłam po 9 rano. W tej chwili mamy godzinę 19:30. Tak więc jestem naprawdę bardzo mocno zaskoczona tym, jak ten puder się spisał. Używałam go również z Revlonem do cery suchej, bo byłam ciekawa, jaka będzie tutaj różnica. I również wyglądał bardzo dobrze. Możecie też zobaczyć znowu standardowo przebitki po 5, po 10 godzinach, jak to wygląda. Owszem, ja się troszeczkę świecę, no bo wiadomo, wykonuje się różne czynności w ciągu dnia, jedne bardziej męczą, drugie mniej, więc czasami wiecie, jest po prostu taki dzień, że więcej tego sobą się produkuje, ale mimo wszystko po 10 godzinach wyglądam jak człowiek, a nie jak chodząca kula dyskotekowa. I drugim podkładem, z którym go, znaczy w zasadzie trzecim z podkładem, z którym go wypróbowałam, to był Makeup Revolution Conceal and Define. I tutaj akurat powiem Wam, że miałam taką dziwną sytuację, bo czułam się strasznie sucho. Po nałożeniu tego podkładu oraz tego pudru miałam wrażenie tak totalnej Sahary na twarzy, że stwierdziłam, że ja muszę spryskać się Fix Plusem, bo inaczej nie dałabym rady. I naprawdę ja rzadko tak gniewam, żebym musiała spryskać się Fix Plusem, więc generalnie te przebitki, które zobaczycie, zobaczyłyście, nie wiem jak się tutaj mi ułoży te wkładanie tego, to są po Fix Plusie, w sensie rano spryskałam się Fix Plusem, jak poczułam, że po prostu aż mi było sucho i potem już przez cały dzień nie, natomiast tu chciałam Wam dorzucić po prostu tą informację, że naprawdę czułam się bardzo, bardzo sucho i to jest taki puder, który może wysuszać, on jest bardzo cienki. Czekajcie, żebym jakoś może go na rękę spróbuję wysypać. On nie tyle jest cienki, tylko on jest bardzo, bardzo delikatny, jest taki po prostu, widzicie? Bardzo satynowy, bardzo jedwabisty, w zasadzie on znika pod dotknięciem opuszka. To nie jest taki gruby puder jak na przykład Laura Mercier. On jest taki jak, można by powiedzieć troszeczkę jak on się nazywał, ten z Urban Decay paskudny puder, Velvetizer. To on jest trochę do niego podobny. Nie mam pojęcia jak on się ma do Hourglass, poza opakowaniem. Nie mam pojęcia, ale nie wiem który był pierwszy, więc tutaj nie będę jakby tego osądzać. Opakowanie, jak już wspominałam, kompletnie mi się nie podoba, bo ja zawsze wysypuję puder i korzystam z wieczka, więc tu to nie jest zdecydowanie dla mnie, aczkolwiek potem brałam sobie duży pędzel, gdzie mam duży pędzel i robiłam tak, wiecie, że tutaj wykonywałam te ruchy takie okrężne i potem wpracowywałam puder jakby tutaj w boki mojej twarzy, bo tak jak Wam pokazywałam, ja zawsze wpracowuję gąbeczką puder tutaj, w ten obszar, w którym się najbardziej świecę, a resztę omiatam pędzlem i wtedy potem zmiatam sobie to, czego nadmiar miałam na twarzy. Natomiast w tym wypadku ten puder jest tak drobny, tak miałki, taki po prostu delikatny, że tutaj nie ma w ogóle mowy o jakimś, o pudrze, który Wam pozostanie na twarzy, bo on albo wsiąknie w gąbeczkę, albo wsiąknie Wam w twarz, po prostu no nie ma innej opcji. Naprawdę trzeba by było go bardzo dużo nałożyć i to wcale nie jest taka prosta sprawa, żeby go za dużo nałożyć. Można go za dużo nałożyć pędzlem i faktycznie wtedy zrobi się taki trochę, wiecie, biała łuna jakby na twarzy, ale tak poza tym to nie, więc powiem Wam, że to jest naprawdę świetny puder, jeżeli traficie na promocję, jeżeli on będzie, bo mi się wydaje, że on był w tej chwili w promocji, jak ja to zaczęłam nagrywać i macie problemy ze świecącą się skórą, nie chcecie wydawać 150 zł na puder z Too Faced, ewentualnie Golden Rose, ewentualnie szukacie po prostu czegoś nowego, żeby wypróbować, żeby przetestować, albo nie sprawdziły Wam się inne pudry, to spróbujcie ten, bo powiem Wam, że naprawdę jestem w ciężkim szoku, bo nie spodziewałabym się, że tak dobrze moja skóra będzie wyglądała po 10 godzinach. Owszem, nie przebiegłam maratonów, nie sprzątałam dzisiaj dogłębnie domu, byłam tylko na zakupach, byłam na poczcie i generalnie mam pracę stacjonarną, więc to nie jest tak, że ja tutaj biegam nie wiadomo ile. Więc owszem, jakby może moja skóra miała dzisiaj mniej do roboty, jeśli chodzi o produkowanie sebum, ale z drugiej strony, jeżeli oglądacie moje filmy, to wiecie, jak moja skóra potrafi wyglądać po 5, po 10 godzinach, nawet jeżeli mam dzień stacjonarny, nawet w zimie, chociaż dzisiaj akurat było 25 stopni, więc było całkiem spoko, ale ogólnie moja skóra potrafi się tutaj wykazać, więc to, w jaki sposób ja wyglądam, ja jestem naprawdę bardzo, bardzo
bardzo zadowolona i już dawno się chyba tak nie jarałam żadnym pudrem, poza Too Faced'em. Naprawdę, już żadne inne pudro ostatnio mi się aż tak dobrze nie sprawdzały jak ten. A w sumie nie pokładałam w nim takich dużych nadziei, bo on nie miał być wcale matujący. To jest po prostu puder wygładzający, utrwalający jakby makijaż. Setting i smoothing powder, więc nie ma tutaj nic o tym, żeby miał matowić naszą skórę, a no spisuje się moim zdaniem naprawdę bardzo dobrze. Jestem w ciężkim szoku. Dobra, więc to tyle. Stwierdziłam, że po prostu skoro tak dobrze wyglądał na koniec dnia, to mogę nagrać to podsumowanie. Nie muszę na przykład jutro się malować, żeby tylko nagrać podsumowanie, wiecie, kilka minut, tylko mogę po prostu wykorzystać to, że wyglądam tak dobrze i nagrać je dzisiaj, więc po prostu skorzystałam z tej okazji, chociaż zazwyczaj tak nie robię. Więc to wszystko, jeśli chodzi o ten test. Dajcie znać, czy miałyście ten puder, czy może kupiłyście tego birthday boxa seforowego, w którym ten puder się znajdował i na przykład nie wiedziałyście, czy chcecie z niego skorzystać, albo może jest to wasz ulubiony puder i w ogóle dziwicie się, czemu ja tak późno o nim mówię na kanale. W każdym razie dajcie znać, czy słyszałyście, jeśli macie, co o nim sądzicie. Wiecie, niech te komentarze będą skarbnicą wiedzy, jeśli chodzi o takie rzeczy, bo ludzie szukają takich informacji, po to się wchodzi na YouTube, żeby zobaczyć, jak się u kogoś sprawdza, żeby zobaczyć, wiecie, na twarzy, jak to wygląda, żeby posłuchać opinii, poczytać inne opinie, więc liczę na was, dziewczyny. No, tak się zajarałam, że aż się zapowietrzyłam, ale też w sumie przed chwilą zjadłam i nie spodziewałam się, że będę nagrywać, więc jestem po prostu świeżo nażarta fasolką szparagową po samo gardło, więc tak, ciężko się mówi, jak się przed chwilą skończyło jeść. Więc to wszystko, jeśli chodzi o ten test. Mam nadzieję, że był on dla was pomocny, że w jakiś sposób, wiecie, wam tutaj pomogłam w decyzji, ewentualnie zainteresowałam was lub nie zainteresowałam was tym pudrem. Czekam na wasze komentarze, trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnych filmach. Na razie, pa, pa!